Moje drogie, w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o lekarstwie na zniechęcenie, które dotyczyło mnie w ostatnich dniach odnośnie nagrania tego filmiku. Jeżeli pojawi się on na kanale w najbliższy piątek, to znaczy, że to zniechęcenie udało się pokonać, ponieważ podejmowałam kilka prób nagrania tego wideo i ciągle kończyło się to fiaskiem. Po prostu plik się nie zapisywał, czas mi się kurczył, skupienie siadało i już uznałam, że po prostu odpuszczam. Przychodziło totalne zniechęcenie i zirytowanie. To też właściwie skłoniło mnie do tego, żeby dzisiejszy filmik nagrać właśnie na temat tego, co zrobić, kiedy przychodzi zniechęcenie, czemu ono właściwie gdzieś tak wkrada się do naszego życia i jak sobie z nim poradzić, jak ja sobie z nim radzę. Otóż, kiedy zniechęcenie przychodzi najmocniej do naszego życia? Z moich obserwacji przynajmniej wygląda to tak, że w momencie, kiedy nie mam energii, jestem niewyspana, mam jakieś trudności w pracy albo coś mi się nie układa w relacjach, kiedy no po prostu czuję się jakaś bezsilna, nie widzę jakiegoś głębszego sensu życia, bo takie momenty myślę, że u każdej z nas się pojawiają, to właśnie w takich momentach zły atakuje. Zły atakuje, kiedy jesteśmy w takim low point, w niskim punkcie, gdzie właśnie nic nam nie idzie. I łatwo się domyśleć właśnie, że to jest działanie złego. I myślę, że takim przykładem jest historia, kiedy Jezus przebywał na pustyni i kiedy 40 dnia został kuszony przez złego, przez szatana. Szatan nie kusił go 5 czy 10 dnia, ale właśnie pod koniec tego czasu na pustyni, kiedy był najbardziej osłabiony, najgłodniejszy, bezsilny, bez energii i uderzył w jego najczulszy punkt, czyli w jego tożsamość. Myślę, że zły działa tak i obecnie, u Ciebie i u mnie, w momencie, kiedy jesteśmy w naszym słabszym momencie życia, on dotyka nas najbardziej. I wtedy nie mamy ochoty wyjść z domu, nie mamy ochoty zmienić naszych dresów, nie mamy ochoty wyjść z łóżka i przestać oglądać Netflix, po prostu nie masz ochoty nagrać nowego filmu na kanał, nie masz ochoty może wyjść na wspólnotę, nie masz ochoty zaangażować się w jakiś projekt, czy spotkać się z przyjacielem, bo nie widzisz w tym sensu. Nie masz na to chęci, energii. Poza tym, po co ktoś miałby słuchać o Twoich problemach? Po co iść na wspólnotę, gdzie tam są sami obdarowani, uduchowieni ludzie, a ja to co? I nasze myśli są bardzo wtedy trudne. I jakie jest moje lekarstwo na zniechęcenie? Myślę, że są to takie trzy rzeczy. Pierwszą z nich oczywiście jest modlitwa. I ja wiem, że to w takich momentach jest super, mega trudne, ale nawet włączenie uwielbienia i wypowiadanie prostych słów, w tym jak bardzo Boga uwielbiam, jak bardzo jestem wdzięczna za to, co już mam, patrząc z perspektywą tego, że Bóg już przygotował kolejny i kolejny krok, który jest lepszym krokiem niż ten poprzedni, naprawdę napawa mnie ogromną nadzieją i dodaje sił. Inną kwestią jest drugi człowiek, spotkanie z drugim człowiekiem, czy to też rozmowa przez telefon, czy po prostu wyskoczenie na kawę. Staram się w takich momentach nie izolować i oczywiście zły stara się odłączyć nas właśnie od grupy ludzi. Natomiast chodzi o to, żeby przemóc się i wyjść na spotkanie z drugim człowiekiem. I w tym momencie albo pomaga mi to, że mogę danej osobie usłużyć, wysłuchać, pomóc i nie skupiać się na swoim problemie, na swoim zniechęceniu. I to daje mi wtedy ogrom radości i takie spełnienie, że jakby robię coś dobrego. Albo druga kwestia, żeby też otworzyć się i powiedzieć, co mnie gnębi, jakie myśli mam w swojej głowie, które są czasami radykalne, które są czasami no, trudnymi myślami, które właśnie zły gdzieś starał się wpoić do mojej głowy, czy problem, który gdzieś tam widzę, gdzieś mi się pojawia. I dlaczego to robię? To wcale nie jest proste, żeby się takimi przemyśleniami dzielić, ale zły jest panem ciemności, a w momencie, kiedy wypowiadamy te trudy i to, co właśnie zły włożył w naszą głowę i to wychodzi na światło dzienne, możemy to wypowiedzieć, wtedy to jakby traci swoją moc. To przestaje mieć jakieś większe znaczenie. Poza tym często druga osoba może dać nam słowo pokrzepienia, może się pomodlić za nas, może pokazać nową, świeżą perspektywę i naprawdę te myśli i to, co nam się wszystko w głowie utworzyło, że jesteśmy
i tutaj można byłoby wymieniać, traci na wartości. Kolejną taką rzeczą, która pomaga mi w momencie, kiedy dotyka mnie zniechęcenie, to pójście na wspólnotę. I tak jak wspomniałam wcześniej, zły bardzo chce nas odłączyć od wspólnoty, od ludzi wierzących w szczególności. I w Hebrajczyków 10 czytamy: troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. I ten fragment bardzo wyraźnie mówi, aby zachęcać się do miłości i do dobrych uczynków, czyli mamy się wzajemnie wspierać, mamy się ze sobą komunikować, mamy rozmawiać, mamy się spotykać i żebyśmy nie opuszczali wspólnych zebrań, wspólnych zgromadzeń, żebyśmy się zachęcali do nich nawzajem, bo gdzie dwóch, trzech gromadzi się w imię moje, tam ja pośród nich. I każdemu z Was polecam, aby odnalazł wspólnotę, albo jeżeli ma wspólnotę, to żeby uczęszczał do niej regularnie. I przypuszczam, że naprawdę wiele zniechęceń z dnia codziennego po prostu odejdzie. I całkiem niedawno spotkałam się z moją znajomą, która powiedziała mi takie bardzo ciekawe porównanie, że każdy z nas jest jak świeczka. W momencie, kiedy przez długi czas nie ma dostępu do płomienia, to ona przygasa. I to jest nasz duch, który zaczyna gasnąć. I w momencie, kiedy jesteśmy w gronie wielu świeczek, wielu płonących ludzi, tak jak to jest we wspólnocie, to możemy ten płomień od siebie wzajemnie podsycać. I to jest piękne porównanie, które pokazuje, żeby utrzymać, właśnie nie gasić tego ducha, ale siebie wzajemnie wspierać, miłować, kochać, pomagać i w trudach, i w tych dobrych rzeczach. I to jest właśnie siła wspólnoty. Potrzebujemy Bożych ludzi, potrzebujemy wspólnoty, potrzebujemy przemieniać nasze myślenie i kształtować nasz charakter po to, aby być właśnie silni, wytrwali w Chrystusie, abyśmy znali swoją tożsamość i nie pozwolili się z niej okraść, chociaż zły będzie uderzał. Dlatego warto mieć tą świadomość, w jakich przestrzeniach i w jaki sposób on działa i nie dawać mu przestrzeni takiego dostępu do nas, a jednocześnie właśnie umacniać się w tych miejscach, tak jak wspomniałam, te moje lekarstwa na zniechęcenie, mam nadzieję, że przydadzą się również i Wam. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, jeżeli tak, to wciśnijcie łapki w górę lub kliknijcie subskrypcję, będzie mi bardzo, bardzo miło i przede wszystkim będzie mnie to motywować do nagrywania kolejnych odcinków dla Was. A tymczasem słyszymy się już za tydzień. Życzę Wam dużo pokoju i dobrego dnia. Do usłyszenia.